Hej, cześć, witajcie, z tej strony Zmasło, a z tej strony laptop za 50 zł. W dzisiejszym materiale sobie ten laptop wyczyścimy, odrestaurujemy, no i sprawdzimy, co potrafi i czy jest sens w ogóle zakupu tego typu urządzenia. Generalnie laptop za 50 zł, no chyba nikt z Was nie będzie tutaj miał jakichś kosmicznych wymagań, ale wiecie co? Tego typu sprzęty są bardzo fajne do nauki. I nie mówię tego w kontekście takim, że ktoś będzie na takim laptopie robił z Was zadanie domowe, bo raczej do tego typu rzeczy się on nie nadaje, ale są bardzo fajne do nauki, jeżeli chcecie się po prostu pouczyć, jak działa komputer. Możecie sobie kupić bez problemu takiego taniego laptopa, poeksperymentować sobie z systemami operacyjnymi, z jakimiś programami, sterownikami, jakimiś starymi grami. Są bardzo fajne tego typu sprzęty. I ja jeszcze, gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł, bawiłem się różnymi starymi komputerami i właśnie wtedy nauczyłem się, można powiedzieć, Windowsa 95, trochę DOSa, Nortona, Commandera. Jak widzicie, tutaj działa Windows XP, więc jest to już dużo nowszy komputer, ale dalej uważam, że jest to fajny komputer, w którym można się pobawić i całkiem sporo się nauczyć, jeżeli nie znacie się jeszcze jakoś super bardzo na komputerach. W ogóle dzisiejszym gościem w odcinku jest IBM ThinkPad T41. Jest to model, który został wyprodukowany mniej więcej gdzieś na przełomie 2004 roku, 2005, coś w ten deseń. Kupiłem go za 50 zł i nawet nie myślałem, czy to będzie jakiś fajny laptop. Po prostu zauważyłem na portalu aukcyjnym, że o, ThinkPad za 5 dyszek, a kupię sobie do filmu. No i okazało się, że przyszedł naprawdę w całkiem niezłym stanie i generalnie miałem dużo szczęścia tutaj, więcej szczęścia niż rozumu w każdym razie. Zacząłem głównie od tego, że całego tego laptopa rozebrałem, co w sumie dość trudne nie było. Okazało się, że mamy tutaj 1 GB pamięci w dwóch kościach. Akurat nie mogłem tego zupgrade'ować, bo nie mam żadnej kości 1-gigabajtowej DDR1, więc zostaniemy z taką samą ilością RAMu. Jednakże ku mojemu zaskoczeniu, gdy rozebrałem laptopa i odkręciłem chłodzenie, okazało się, że pasta termoprzewodząca wcale nie była jakimś chrupkiem i była całkiem znośna. W ogóle w środku ten laptop wyglądał na dość czystego. No niemniej jednak zmyłem pastę termoprzewodzącą, nałożyłem nową. No i oczywiście troszeczkę pędzlem przepudrowałem, można powiedzieć, tego laptopa tak, aby jakieś tam resztki kurzu z niego wyczyścić. Dodatkowo oczywiście przedmuchałem go sprężonym powietrzem. No i generalnie po takich zabiegach ten laptop powinien być fajny, chłodny i się nie przegrzewać. Przy okazji, jak mamy go rozebranego, zwróćcie uwagę, jak duże były kiedyś karty Wi-Fi. No dzisiaj wiadomo, każdy nawet telefon ma kartę Wi-Fi czy jakaś smart wtyczka do kontaktu, a tutaj jak widzicie jest to naprawdę duży kawałek płytki. Przy okazji tutaj zwróćcie jeszcze uwagę, mamy bardzo mocną kartę graficzną Radeon 9000 Mobile oraz najmocniejszy montowany w tym ThinkPadzie procesor, czyli Pentium 1.7 GHz. Generalnie, jeżeli chodzi o dalsze czyszczenia laptopa, to nie podobało mi się, że na klapie było bardzo dużo naklejek i śladów po naklejkach, które już zostały zdarte, więc za pomocą alkoholu izopropylowego i plastikowej łopatki udało mi się te naklejki pozdzierać. Oczywiście wymagało to troszeczkę czasu, ale na całe szczęście udało się i moim zdaniem laptop wygląda jak na swój wiek fenomenalnie. Tak jak mówię, specyfikacja tego laptopa jest naprawdę super, bo jest w konfiguracji praktycznie maksymalnej, w jakiej tego ThinkPada mogliśmy spotkać, ale co jest jeszcze fajniejsze, ma matrycę o bardzo wysokiej rozdzielczości 1400x1050, więc jak na 2004 rok to była naprawdę bardzo duża rozdzielczość i całkiem satysfakcjonująca jak na dzisiejsze czasy, a żeby było mało, jak widzicie, ten laptop działa teraz na baterii, bo okazało się, że bateria też jest w dobrym stanie i bez problemu ten laptop trzyma nawet 3 godziny. Więc ktoś chyba bardzo musiał dbać o ten sprzęt albo mało go używać. Nie wiem, miałem bardzo dużo szczęścia. Jak widzicie, zainstalowałem tutaj Windowsa XP. Prawdopodobnie można by poeksperymentować z jakimiś nowszymi systemami, ale jako że
ten laptop był właśnie dołączany z tym systemem, a czasami po prostu przydaje się mieć jakiś komputer z XP-kiem do odpalenia jakichś starych gier czy programów. Jeżeli chodzi o Windowsa XP, miałem taki plan, żeby pokazać wam tutaj parę gier. Generalnie jest już problem, jak zainstalować Steama na Windowsie XP, tak żeby pościągać gry, które mamy i je potem uruchamiać, więc zobaczcie, jak zainstalować Steama na Windowsie XP. To jest archiwum ze strony archive.com. I tam została zarchiwizowana ostatnia wersja Steama i jedyne co musimy zrobić to po prostu rozpakować sobie tego Steama, przenieść go na przykład do program Files i teraz ten plik config musimy wrzucić tutaj do folderu config, podmienić ten pliczek, no i zasadniczo teraz powinniśmy być w stanie uruchomić Steama na Windowsie XP. Sprawdźmy. No proszę, wygląda na to, że działa. No, jednak się udało. Po chwili musiałem wyłączyć i włączyć Steama mimo wszystko, ale wygląda na to, że kurczę zadziałało. O proszę. Steam przestanie działać za 0 dni. No, mam nadzieję, że za 0 dni przestanie działać. Znaczy, nie przestanie w ogóle. Dobra, no to mamy sporo gier do wyboru, słuchajcie. O, VR. Half-Life Alyx, no co wy na to? No a skoro wiemy już jak zainstalować Steama, nie pozostało mi nic innego jak zaprosić was na testy w gierkach. Myślę, że naszą przygodę z gierkami fajnie będzie zacząć od jednej z mojej ulubionej gry wszechczasów, czyli Need for Speeda Most Wanted. No i dobra. O, widzieliście jak wystartowałem? W takich mniej więcej 30 klatkach bym powiedział, ale nie ma jakiegoś kosmicznego input laga, co mnie osobiście bardzo cieszy. No, wygląda to całkiem w porządku. Mamy tutaj Need for Speed Undergrounda, który działa w rozdzielczości 1200 na 1000, coś tam 1200 z hakiem. Mamy tutaj ustawienia wysokie, praktycznie najwyższe. No i ten Underground, jak sami widzicie, działa bardzo dobrze. Jakby bez najmniejszego problemu można sobie w niego grać i przy okazji wygląda całkiem ładnie ta gra, bo działa na dość wysokiej rozdzielczości, nie natywnej wprawdzie, bo taki Underground nie obsługuje bez modów, ale jak widzicie mamy ustawienia wysokie, no i ten framerate raczej jest w granicach takich 30 solidnych, a czasami nawet więcej bym powiedział, więc spokojnie można by pograć na takim w Undergrounda. Chciałem uruchomić moją ulubioną grę z uniwersum Gwiezdnych Wojen, czyli Jedi Knight Jedi Academy, ale niestety nie potrafi zainicjalizować OpenGL-a, więc chyba będziemy musieli odpuścić tą gierkę. Mamy teraz tutaj zapomnianą grę Rockstar Games, czyli Midnight Club 2. Tutaj widzę, że bez problemu wyciągamy bez najmniejszego problemu wyciągamy spokojnie 60 fps, wszystko to jest mega płynne. Oczywiście nie gramy na rozdzielczości natywnej, tylko 1024x768, ale śmiga to kurczę super. No jak jesteśmy przy Rockstarze... Klasyk musi być. Oh shit, here we go again. Dobra, jak to śmiga? Mamy ustawienia... Kurde, za głośno. Mamy ustawienia wysokie, rozdzielczość 800x600. Wygląda mi to na jakieś 20 klatek, 30 klatek na sekundę. Jest to grywalne, na pewno można by troszeczkę obniżyć sobie te ustawienia graficzne i wtedy San Andreas chodziłoby troszeczkę lepiej. No, dodatkowo też wiele osób zawsze narzeka na tą wersję ze Steama, że jest trochę gorsza. No spokojnie można by na tym laptopie przejść te GTA San Andreas, jakby ja nie widzę żadnego problemu. W cyklu jak chcesz... To jest problem. Generalnie Direct 3D niby nie potrafi znaleźć, co jest w sumie troszeczkę bez sensu, bo raz, że ja instalowałem DirectX 9, nawet sam Steam też instalował do tej Terrarii, więc widocznie coś sterownik tej karty graficznej jest jakiś wybredny. No, ale myślę, że CS1.6 jest znany każdemu. Musi działać w trybie software'owym, bo jeżeli jest na OpenGL-u, to jest praktycznie niegrywalny. No właśnie, kiedyś się ściągało skiny, teraz się za nie płaci. Ej nie no, w sensie jakbym miał grać, chodzi to w jakichś takich powiedzmy 30 klatkach.
Wiecie, spróbuję, czy jestem w stanie kogoś zastrzelić. Matko, te dźwięki CSA 1.6. Ach, widzicie, zabił mnie Zbigniew Pompka. Jesus. Ale no nie no. 1.6 jest grywalna, jak najbardziej, zobaczcie. No, jakby ktoś z was potrzebował laptopa, na którym pilnie potrzebuje zagrać w CSA 1.6 na natywnej rozdzielczości 1400x1050, no to jakby wykonalne to jest, że tak powiem. Chciałem jeszcze odpalić Crazy Taxi, ale no, jak widzicie, niezbyt chcę współpracować. To jest ciekawe, bo na przykład Need for Speedy działają, GTA działa, wszystko działa, a niektóre gry twierdzą, że nie ma DirectX-a. No, jest dziwne. W ramach ciekawostki uruchomiłem jeszcze World of Warcraft na patchu Wrath of the Lich King, czyli popularny nasz polski Sunwell, i ku mojemu zaskoczeniu WoW działa naprawdę całkiem nieźle, jakby spoko, jest to gra z epoki, ale wynik na poziomie 50 FPS-ów przy rozdzielczości 1024x768 w moim odczuciu jest naprawdę spoko, no i bez problemu można by pograć sobie w takiego WoWa na takim laptopie. Po testach w gierkach jest całkiem obiecująco. Oczywiście pomijając te kilka gier, które nie chciało się uruchomić z jakiegoś dziwnego powodu, przypuszczam, że jest to problem spowodowany driverem. Generalnie mobilne Radeony, które były montowane w laptopach, no średnio lubiły się z grami i dużo gier ich po prostu nie obsługiwało, ale te gry, które działały, to działały całkiem znośnie. Na przykład GTA San Andreas czy Need for Speedy w moim odczuciu śmigały całkiem nieźle jak na tego typu sprzęt. No a nawet jakby ktoś z was był dość uparty, to można popykać w Counter-Strike. Okej, a jak taki sprzęt radzi sobie z przeglądaniem internetu? No słuchajcie, jakby postawmy sprawę jasno. Można przeglądać na tym laptopie internet, ale raczej nie powinniście tego robić. Raz, że jest to sprzęt już ekstremalnie słaby, a dwa, że XPEC jest niewspierany, no i przeglądarki również są dość już mocno przeterminowane, więc okej, da się, ale raczej nie powinniście robić jakichś rzeczy dość intensywnych na tego typu laptopie. Zresztą zobaczcie sami, jak to działa. Dobrze, dzieci, teraz przeglądamy sobie internet. W tym celu uruchomimy jedyny słuszny program, czyli Internet Explorer. Nie, oczywiście żartuję. O, Internet Explorer, czy wyślij raport o błędach? A wyślij, niech się Microsoft martwi. No, a jak widzicie, mam tutaj dwie inne przeglądarki, Firefoxa i Google Chroma. Ta ostatnia wersja Chroma na XPK zauważyłem, że coś chyba nie za bardzo działa, wywala jakieś problemy z SSL-em. Nie do końca czaję dlaczego. To jest ostatnia wersja, która była jakby sprawna. Jak widzicie, krzyczy tutaj, że SSL-a nie potrafi sobie ogarnąć. No ale jak widzicie, przeglądanie internetu nawet działa. Czekajcie. I Firefox w sumie trzeba sobie powiedzieć, że działa dalej całkiem nieźle. W przeciwieństwie do tej najnowszej wersji Chroma, która była i jakieś ma dziwne problemy z SSL-em. Możemy ją na razie wyłączyć. No, jak widzicie, działa to całkiem nieźle. Jakby możemy sobie scrollować te strony i kurczę, no nieźle. Możemy sobie wejść na jakąś inną stronę, na przykład CD Action. Wiem, że teraz redakcja przechodzi ciężki czas akurat z CD Action, a szkoda, bo lubiłem czytać i pisma, i stronkę od nich. No, jak widzicie, no, działa ciężko ten internet, procesor często jest żyłowany na 100%, tak samo nie wiem, dlaczego ktoś by chciał z was przeglądać internet na tego typu laptopie. Jednorodzeniowy Pentium, 1 giga RAMu, Windows XP i stary Firefox plus YouTube to nie jest zbyt szczęśliwe połączenie. Ale no, coś jakby widzę. Laptop z 1994, czy się odpali? Tak. Bardzo gubi klatki, ale dajmy 240p. Cóż, pomijając straszny screen tearing, to można powiedzieć, że odtwarza się to w miarę płynnie na 240p, ale widzicie procesor żyłowany na stówę. No moi drodzy, tak więc udało nam się uratować kolejnego laptopa. Będzie to kolejny ThinkPad do mojej kolekcji. I jako, że był tak fajny i ogólnie w tak fajnym stanie i tak fajnie działał, postanowiłem dokupić do niego brakujący element, czyli kieszeń na dysk, której mi brakowało.
Był to wydatek 20 zł, gdzie ja wiem, że laptopa kupiliśmy za 50, więc 20 zł to jest procentowo dość duży wkład, ale biorąc pod uwagę, jaka fajna sztuka tego laptopa mi się trafiła, no to tak głupio było go zostawić po prostu bez tego jednego elementu, no i wyglądało to po prostu w moim odczuciu dość kiepsko. Dlatego udało nam się odrestaurować kolejnego laptopa. Mam nadzieję, że do czegoś Was może zainspirowałem, jeżeli macie jakiegoś swojego starego laptopa albo ktoś z Was chciałby sobie kupić coś podobnego po to, żeby się pouczyć, jak działają komputery, czy poeksperymentować z jakimiś systemami, no to jakby myślę, że tutaj jest sprawa dość otwarta. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych. Na razie. BIOS.